Po smogu i mrozie nadszedł czas na sporą dawkę śniegu. Co będzie działo się w kolejnych dniach? Otóż mroźne powietrze opuści Polskę. Na jego miejsce wkroczą ciepłe masy powietrza polarnego. Nieco wyższe wartości na termometrach, choć jeszcze poniżej zera, zwłaszcza na Podkarpaciu i na ziemi łódzkiej. To najchłodniejsze regiony dzisiejszego dnia. Nocą i o poranku będą spadały temperatury. To oznacza, że za dnia możemy mieć do czynienia z lodowiskiem. To dość trudna sytuacja dla kierowców i dla pieszych. Myślę, że taki obrót sytuacji jest nie na rękę dla nich, a można byłoby rzec nie na nogę w przypadku pieszych, ale bądźmy ostrożni i czujni, aby nie dać się tej sytuacji pogodowej, która na pewno potrwa przez kilka najbliższych dni. Jak widzimy, opady śniegu będą pojawiały się na razie we wschodniej części naszego kraju, ale już w kolejnych dniach pojawią się na terenie całego kraju. Nie zabraknie natomiast słońca. Ono będzie, zwłaszcza w zachodniej części naszego kraju. Tutaj dużo przyjaźni i rozpogodzeń, szczególnie słoneczna aura na Pomorzu, a także na ziemi lubuskiej. Tam bezchmurne, słoneczne niebo. Wiatr będzie umiarkowany, natomiast wysoko w górach będzie bardzo porywisty. Tam osiągnie prędkość do 140 km na godzinę. Na wybrzeżu podobna sytuacja. Będzie on wiał z prędkością dość silną i powieje z południa. Natomiast na barometrach niskie ciśnienie, ono cały czas spada. My możemy to odczuć na własnej skórze, ponieważ warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. Możemy czuć się senni, możemy mieć nieco gorszy nastrój, dlatego warto sięgnąć po filiżankę mocniejszej kawy. Na pewno pomogą nam też słodycze i czekolada. Warto się wspomagać, bo taka sytuacja pogodowa będzie nam towarzyszyła przez kilka najbliższych dni. Nieco wyższe wartości na termometrach, ale drodzy Państwo, pamiętajmy, aby odpowiednio się ubierać. No i mamy piękną białą zimę, na którą myślę, że wielu z Państwa czekało. Pozdrawiam.